Dzisiaj na blogu najnowszy wideo poradnik z serii Trend Alert i dzisiejszym trendem jest spódnica plisowana, czyli solejka. Kto może ją nosić, jak zestawiać? Zapraszam na bloga. Na początek, czym w ogóle jest solejka? Solejka to spódnica plisowana, ale uwaga, ja dzisiaj będę mówiła o tych spódnicach plisowanych dłuższych, czyli takie spódnice plisowane mini, które kojarzą się z cheerleaderkami albo z dziewczynkami w takich wczesnych latach nastoletnich i pod kolanówkami, to nie? Dzisiaj o tych dłuższych. I dlaczego postanowiłam nagrać o nich cały odcinek? Ponieważ jest to dosyć trudna część garderoby, a bardzo spektakularna. Większość osób ma z nimi problem, ponieważ dużo sylwetek nie może ich nosić, więc warto zostać ze mną do końca, zobaczyć kto może i wtedy będziesz wiedziała, czy warto następnym razem w sklepie przymierzyć tę sztukę odzieży, czy nie. No i na początek, kto może? Oczywiście mogą te kobiety, które może nie będę mówiła jakby z sylwetkami, chociaż o typach sylwetek właściwie też mogę trochę powiedzieć, ale są takie trzy elementy kobiecego ciała, które świadczą o tym albo determinują to, czy możesz ubrać taką spódnicę plisowaną, czy nie. Przede wszystkim to jest Twój wzrost i oczywiście lepiej w nich wyglądają kobiety o wzroście takim przeciętnym do wyższego i ten przeciętny u kobiety to jest tam 1,65-1,67 m, no i te wyższe jeszcze. Kolejna rzecz to jest to, czy masz bardzo obfitą linię talii, czy masz po prostu duży brzuch i oczywiście kobiety z dużym brzuchem, z taką, jak to się mówi, wężem owiniętym tutaj w około bioder, nie najlepiej wyglądają, bo wtedy te plisy tak nieładnie się rozchodzą, tak podnoszą się i rozchodzą się właśnie w tej okolicy. No i kolejna rzecz, tam gdzie kończy się taka spódnica, czyli w okolicy kolan albo poniżej, czyli jest to spódnica midi, musimy zwrócić uwagę na to, jakie mamy łydki i jakie mamy kostki. I znowu, czym bardziej masywne łydki, czym bardziej masywne kostki, tym bardziej nie powinnaś nosić spódnic albo sukienek właśnie takich plisowanych midi. Od razu zaproszę Cię na mojego bloga, bo tam będziesz mogła zobaczyć konkretne propozycje ze sklepów online, które są obecnie, czyli w momencie, kiedy ten film jest publikowany, dostępne na rynku. Ja oczywiście tutaj będę pokazywała Ci różne inspiracje, jak można zestawiać te spódnice, natomiast na blogu będą konkretne zdjęcia i linki do faktycznych produktów. Także jeżeli jesteś zainteresowana taką spódnicą, to link jest oczywiście pod tym wideo. Wracając do tego, kto może, kto nie może, jeżeli chodzi o sylwetkę taką, która na pewno nie powinna nosić solejek, to jest właśnie ta sylwetka, która ma bardzo rozbudowaną linię brzucha i tą sylwetką jest sylwetka O. Oczywiście, jeżeli nie znasz typów sylwetek, na których ja pracuję i nie wiesz, co to O, to tutaj wyświetla się link do filmu tego właśnie o typach sylwetek. Oczywiście w opisie też się znajduje. Więc to jest takie najbardziej nie. Sylwetką, która też nie jest bardzo jakby dobrym wyborem dla niej taka właśnie spódnica, jest sylwetka o bardzo drobnym wzroście, czyli sylwetka E. Aczkolwiek to nie jest tak bardzo, że na pewno nie, na pewno nie. No a sylwetką, która no, najlepiej wygląda w spódnicach czy sukienkach właśnie takich plisowanych, jest sylwetka I. Więc z jednej strony mamy O, która no naprawdę no, chyba prawie nigdy nie powinna i sylwetka I, która w większości przypadków to będzie 100% traf. Cała reszta powinna właśnie zwrócić uwagę na te trzy elementy, o których powiedziałam. No i od razu można zadać pytanie, że skoro sylwetka O nie, to czy w ogóle sylwetki plus size mogą? Mogą. Zobacz, jak pięknie wyglądają sylwetki plus size właśnie w takich propozycjach spódnic. Natomiast, znowu powtórzę to po raz kolejny, to nie może być sylwetka plus size, która ma duży brzuch i dużą tą taką oponkę tutaj. To musi być sylwetka plus size, która jest krągła, może ma duże ramiona, duży biust, dużą pupę, masywne nogi,
ale na pewno nie jest to sylwetka, która ma taki odstający, wyrazisty brzuch. No i teraz sylwetki już wiemy. Następna rzecz, jak łączyć, czy jak wykorzystywać taką spódnicę. Ona jest bardzo spektakularna. Mi się generalnie kozy z klientkami na zakupy i mam właśnie taką sylwetkę, która może ubierać. Czyli na przykład może to oprócz tej sylwetki I, może to być na przykład też sylwetka Y, ale taka, która właśnie nie zbudowała sobie brzucha. Czyli jest tym takim Y-kiem, duży biust, pełne ramiona, ale tutaj jest w miarę płaski brzuch, bo też nie przesadzajmy, nie trzeba mieć brzucha po prostu jak trenerka fitness, ale żeby on nie był bardzo odstający. I właśnie piękne, długie nogi, no to ta sylwetka, przepraszam, ta spódnica bardzo ładnie będzie budowała ten dół sylwetki. No ale właśnie, decydując się na taką spódnicę, czy na sukienkę z takim dołem, bo to jakby cały czas jest tożsame, trzeba zastanowić się, czy taka spódnica pasuje do naszego stylu ubierania się. I niestety większość kobiet no, mało zastanawia się nad tym stylem, albo ma trudności, żeby go znaleźć. Ja teraz oczywiście o szukaniu stylu nie będę, bo o tym jest osobna książka, która nazywa się Znajdź swój styl i można ją znaleźć na stronie znajdźswójstyl.com.pl. Link jest oczywiście pod tym wideo i tam w tej książce uczę kobiety, jak odszukiwać swój styl. Natomiast dzisiaj nie chciałam się tak bardzo skupiać na stylach, ponieważ możesz go jeszcze nie znać, a możesz mieć chrapkę na taką spódnicę plisowaną, to będę Ci pokazywała właśnie propozycje, które znalazłam na portalu Pinterest i one prezentują jakby różne zestawienia. I oczywiście tą spódnicę plisowaną można pokazać, można zestawić na różne sposoby. Można zestawić ją tak bardzo elegancko, w sensie imprezowo. Możesz przecież pójść w spódnicy plisowanej i w jakimś pięknym, lekkim topie, w butach na obcasach, z małą torebeczką na wesele. Czyli możesz być tak bardzo imprezowo, a z drugiej strony możesz ubrać się w t-shirt, spódnicę taką plisowaną i po prostu trampki. Możesz ubrać się w ramoneskę, t-shirt, spódnicę plisowaną i albo trampki, albo buty na obcasie. I tutaj a propos butów, to jeszcze tylko wspomnę jedną rzecz. Jeżeli chodzi o wybór butów do spódnicy plisowanej, ja myślę, że pomimo tego, że mam szczupłe nogi, ale mam na tyle krągłą łydkę, że nie ubrałabym spódnicy plisowanej do jakichś takich ciężkich butów typu mocno zabudowane trampki. Raczej, jeżeli już ubiorę taką spódnicę, która i tak trochę zniża ten dół sylwetki, to zdecyduję się na buty chociaż na lekkim obcasie. Ale jest to jakby tutaj dobór butów do tej spódnicy też może determinować nie tylko styl, ale też właśnie budowa naszej nogi. Jeżeli masz bardzo szczupłe nogi, to oczywiście możesz też ubrać płaskie obuwie, jakieś bardziej zabudowane trampki, nie będzie z tym problemu. Masywniejsze nogi, czyli te nogi bardziej plus size, powinny decydować się na jakieś lekkie podwyższenie właśnie obcasem. Ale lecimy dalej. Mamy imprezę, mamy t-shirty, mamy ramoneski. Co jeszcze można? Oczywiście można wystylizować też tak bardziej z swetrem i to jest w ogóle styl zresztą... Teraz można zobaczyć. To jest właśnie ten sposób łączenia ramoneski, spódnicy plisowanej, który mi się bardzo podoba. Trochę oversize'owy sweter, który nawet jeżeli ten brzuch tam może nie jest taki idealny, to gdzieś ten sweter nadrobi troszeczkę, ale też jak już jesteśmy przy swetrach, to można też zestawić taką spódnicę z golfem, czyli w takiej wersji zimowej. Golf lekko taki przylegający albo oversize'owy, do tego kozak. I też jest świetne, oczywiście rajstopy kryjące, takie grube i można przygotować się w ten sposób na zestawienie takie jesienno-zimowe. Ale oczywiście takie plisowane spódnice nie tylko na jesień i na zimę, można też wykorzystać je latem, czyli z delikatnymi topami, może z jakimiś bluzkami, które mają takie falbany tutaj. Czyli jeżeli jesteś bardzo drobna, to możesz i poszerzyć się na dole, bo jakby nie patrzeć, spódnica plisowana obciąża nam dół. Jeżeli jesteś bardzo szczupła, to możesz nawet jakąś taką bluzkę Carmen ubrać i tutaj sobie dodać dodatkowo. No ale właśnie jeszcze a propos bluzek, czyli tych takich zestawień na lato, to przychodzi mi też do głowy to, że taką spódnicę plisowaną można fantastycznie wykorzystać też w wizerunku biznesowym, albo może inaczej, w wizerunku takim zawodowym, profesjonalnym, czyli po prostu podczas ubierania się do biura. I wtedy, kiedy ubierasz się do biura, to można
wykorzystać ją z białą koszulą, z białą bluzką, z jakąś bluzką wzór, może nawet z jeansową koszulą. Z takimi, w zależności od tego, jakie jest środowisko Twojej pracy, jaki kod ubioru, jakie zwyczaje, no, jaki dress code panuje u Ciebie w firmie, a może żaden, to masz większą dowolność, ale też absolutnie nie warto bać się spódnicy plisowanej właśnie w takich zestawieniach bardziej do pracy, bardziej oficjalnych. Więc z jednej strony, właściwie jak tak szukałam inspiracji do dzisiejszego wideo, to mogłabym powiedzieć, że tą spódnicę plisowaną można wykorzystywać wszędzie, no bo i latem, i zimą, i do dużych swetrów, i do przylegających, i do koszul, i do bluzek, i na lato, i na wesele, i do ramoneski, i na rokowo, i z trampkami, i ze szpilkami, i do sandałów, no do wszystkiego można tak naprawdę ją wykorzystać, ale trzeba pamiętać, że ona musi służyć dobrze naszej sylwetce, czyli tutaj nawiązuję do początku naszego wideo. Nie jest łatwa spódnica plisowana, ale może następnym razem spróbujesz przymierzyć kilka propozycji w sklepach, gdy będziesz. Może zamawiasz online, to wtedy zamów sobie ze 2-3 modele, poprzymierzaj w domu, zobaczysz, może nie jest taka straszna, jak może się na początku wydawać. Można też sobie kupić taki model trochę udawany, jak ja zrobiłam, to znaczy, że nie jest cała plisowana, tylko tu już jest gładka, tu jest plisowana i ona ma taką zakładkę, więc nawet jakby mi brzuch odstawał, to tego tak bardzo nie będzie po prostu widać. Także kombinujcie, ponieważ to jest naprawdę bardzo spektakularny trend, bardzo taki dodający klasy, dodający stylu, bardzo, bardzo ciekawy. No i oczywiście jestem ciekawa, czy nosisz takie spódnice plisowane, czy sukienki z dołem plisowanym. Daj koniecznie znać w komentarzu, jakie je stylizujesz, jakie wykorzystujesz, czy lubisz, a może nie lubisz i nie chcesz, a może lubisz tak tylko teoretycznie, a następnym razem w sklepie sprawdzisz. Także koniecznie czekam na komentarze, będę bardzo chętnie z Wami na ten temat dyskutować. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w następnym wideo poradniku.